Siema, siema, jestem Radio Dziwy, to jest kolejny odcinek z naszej serii spraw. Zanim mam dzisiaj mapa zagraniczna o nazwie, i tu się wspomogę, bo troszkę będzie ciężko mówić. Somewhere in Thuringia. Thuringia 3. Chyba tak to się czyta, jeżeli coś, to nie wiem. Jest gdzieś w Thuringii, chyba? Tak? Tak mi się wydaje. Jest to wersja trzecia prawdopodobnie, także sobie dzisiaj sprawdzimy, co ona ma. I słuchajcie, mapa jest ogromna. Już na samym wstępie mogę powiedzieć, że jest duża. Jest to prawdopodobnie 4x, a raczej na pewno, bo widzę po skali tego wszystkiego, że jest naprawdę ogromna. Także 4x mapeczka od prawdopodobnie kogoś z Niemiec, bo mapa typowo niemiecka, widać te klimaty wszystkie i tak dalej. Ale zanim uciekniecie, zostańcie, bo naprawdę fajna mapa to jest na takie pogranie. Ja wiem, że jako Polacy raczej nie lubimy takich mapek, gdzie jesteśmy zamknięci tylko na swoje, ale tutaj co jak co, ej, to nawet nie byłem na górze. Naprawdę wygląda to nieźle, nie? W sensie mapa ma swoje fajne aspekty i dzisiaj właśnie będę chciał je wam pokazać. Bo przede wszystkim często spotykam jakieś niemieckie mapki, ale one są takie średnie, a tu jest fajna mapa z niemieckim super klimatem. Także zapraszam do odcinka, bo sporo dzisiaj będzie tutaj pokazywane. Na samym wstępie jesteśmy na gospodarstwie i to od tego chciałem właśnie zacząć, od gospodarstwa, żeby wam je pokazać, bo mapa to, wiecie, niby Niemcy, niby tak jak to się mówi, a jednak zobaczcie, że nawet jest to mapa z klimatem, nie, w miarę, w sensie takim, że jakby gospo jest takie ciaśniutkie, tu mamy maszynki poustawiane i w ogóle wyjazd z tego gospa też jest fajny, bo jest w tym miejscu, nie, przez taką bramę. Oczywiście to jest wyjazd na asfalt, nie, tutaj na drogę. O, no tu mamy fajną taką podłóżkę zrobioną, więc spoczko. No i widzicie, ciasno, nie? Może trochę szkoda, że nie ma firanek, ale no, firanki trochę by pomogły pewnie, nie? No ale okej. Więc wioska jest, jakby nie było, zobaczcie, nie? No ogromna. Tutaj jest wioska ogromna. I gospa nasza wygląda w ten sposób z góry, z kamery lotniczej, a tu mamy jeszcze przejście do silosów jakichś różnych. I tu wszystko sobie możemy ładować. Tam mamy biogaz od razu na gospie, nie? Także ciasno, po niemiecku i przede wszystkim wydajnie, tak? Na tym to wszystko tu chyba polega. Czy jestem, żeby pokazać całą wioskę? Chyba nie do końca, ale wam tak mniej więcej streszczę, co tutaj się nie znajduje. Więc mamy jakieś tam bary i tak dalej. Jak to zwykle bywa, ogólnie naprawdę mega klimat. Ja uważam, że to jest coś świetnego, bo naprawdę wow, tu mamy piekarnię. Dla mnie to jest wypas, w sensie jakaś ścieżeczka, no zobaczcie, sprzedany ruch uliczny. Mamy chyba znaleźć, to była? Czy mi się wydawało? Nie, to po prostu kwiatek był taki. Tak, ten kwiatek, bo już myślałem, że znajdźka, nie? Więc jest ścieżeczka, ten dopuszczony normalnie ludki śmigają sobie. Więc naprawdę, naprawdę to jest... No klimacik jest, no czuć, nie mówcie, że nie ma, nie? I naprawdę jest zrobiona dobrze, zobaczcie tę mapę, nie? Dużo rzeczy narąbanych jest po kolei. Jakieś tam wjazdy na gospy, statyczne czy coś. Mamy tu jakiś objazd, nie? Mapa jest chyba ogólnie robiona na realu. Sądzę to oczywiście po rozmieszczeniu pól raczej. Więc też to widać pewnie tutaj, nie? Że mapa jest taka troszkę na realu. Jednak te mapy z reala robią robotę w tym farmingu, nie? Znaczy ogólnie w farmingach. Gdzieś tam, kurczę, miałem nosa, mówiąc, że niedługo wszystkie dobre mapy będą tylko na realu robione, nie? Nie, jest naprawdę fajnie. Tutaj w ogóle coś mam. I teraz pytanie do was. Czy ja czegoś nie zainstalowałem, czy o co chodzi? Bo ja tu widziałem wszystko, co mi kazano pobrać. A mam jakąś pustkę. Bardzo możliwe, że czegoś mi tutaj zabrakło. Tak uważam. Tylko szkoda, że zabrakło, bo pobierałem coś, wszystko co miałem i na save'a wszedłem jakby z modami, nie? Więc dziwne, czegoś tu nie mam. Ale tak, to chyba mam... No nie no, wszystko chyba mam zainstalowane, nie? Więc... Coś tu było, ewentualnie powinno być, nie? W każdym razie, mamy też tutaj takie drogi. Ogólnie chodzi o mapę samą sobie spoko, drogi są słabe, wydaje mi się, tak? W sensie, no są ok, można było zrobić trochę lepiej, tak, nie jest tak regularnie zrobiona ta droga, nie? Równomiernie czy coś. Na przykład tutaj to jest taka sobie, no ale okej, nie? Niech tam, niech sobie będzie. Ja dzisiaj nie będę pokazywać pól tutaj do końca, wszystkie tak tylko przelecimy po nich. Nie chcę wam pokazać tereny fajniejsze na tej mapie. Czyli głównie przy tam wioskach, które są, bo tam naprawdę myślę, że warto. O, coś sobie rośnie, jakaś pieniczka. A, tu już jest zakończenie mapki. No, więc okej, okay, zakończenie, zakończenie. To, zakończenie tu już jest, o, tu się trochę dam nabrać. Włączymy sobie chudy i pokażę wam też, jak ona wygląda z tej strony, nie? No, to jednak mapy niemieckie mają taki swój niepowtarzalny klimat, nie? Troszkę, jeśli może nie chodzi mi o te górki, chociaż też są niezłe. Mam jakie klify porobane i zobaczcie tutaj na przykład to, nie? Jak tu jest niesamowicie wykonane. No ja się jakoś tak jaram wszystkim, wiecie, bo jakoś tak
inaczej. W sensie, ja się jaram każdą mapą, może też dlatego, że nie patrzę pod względem klimatu polskiego na mapę. Czyli jak jest polski, bo to jest fajnie, nie ma polskiego, to nie jest fajnie. Dla mnie liczy się taki ten styl, takie coś, co może na pierwszy rzut oka nie zastrzegane, a myślę, że każdy mapmaker to zauważy, nie? I ja wam powiem szczerze, że to jest dobra mapa, nie? Naprawdę to jest dobra mapa, ale też chciałbym poznać waszą opinię. Dlatego przypomnę, że w opisie macie link do komentarzu. Nie. Do ankiety. Do ankiety. W komentarzu wpiszcie, co nie sądzicie, a w ankiecie zagłosujcie na jeden albo od 1 do 5 gwiazdek po prostu tą mapę, nie? Co tam uważacie o tej mapce? Ale już wiem, jakie będą od razu oceny, nie? To jest trochę tak słabe te według mnie ankiety, bo są bardzo tendencyjne. Jeżeli mapa nie jest polska, to automatycznie ma już 3, 1 albo 2 gwiazdki, znaczy 1, 2, 3 gwiazdki. Jeżeli jest polska, to już ma 3, 4, 5 gwiazdek, nie? Nikt nie patrzy na wykonanie, czy nawet na to, jak ona działa. Tak samo było z PGR Bruzną, która była średniawka, a daliście jej piątkę za to, że po prostu jest polska, nie? A mapa na nic nie działała, bo to był bardziej film z apelem do was o to, żeby ktoś ją zrobił dobrze, nie? Chociaż żeby skupy działały, nie? Ale mniejsza. Więc jak mówię, oceniamy mapę, a nie to, czy wam się podoba, czy nie, co nie? Tak bardziej na tej zasadzie dobrze by było, nie? Bo tam jak oceniasz mapę, a nie jak ci się podoba, nie? Bo jeżeli komuś nie podoba mapa, no wiadomo, że się nie podoba. No każdy ma inne gusta. Ale tak wiecie, jakby oceniamy sobie razem mapkę, więc na tym to by polegało, nie? Tak zresztą też było na początku. Dobra. Mamy tu jakiś też widzę skup. Ogólnie dużo takiego terenów takich otwartych jest, no jak na mapę 4X, to wam powiem tak, no są tereny, gdzie jest mocno zagęszczone wszystko, tutaj na przykład widzicie te tereny zurbanizowane są bardzo mocno, jakby nakładają się na siebie, jest gęsto wszędzie i w ogóle. Tu mamy też jakiś tartaczek, tu mamy też przejazd na stacji paliw, spoko, ogólnie stacja paliw bardzo fajnie, realnie wygląda ta stacja, więc git. No i tu mamy też jakieś większe gospodarstwo prawdopodobnie, ono jest też pewnie do kupienia, za chwilkę to sobie sprawdzimy, bo jesteśmy teraz na tej terenie, na tym terenie w mapie i tam też jeszcze jest jakiś, no mapy niestety, te się tak długo zapisują, ta, tam jest Stone Production. O, możemy sobie zakupić. 3,5 miliona to kosztuje. No i się nie dziwię, bo dużo rzeczy tu jest, więc jak najbardziej. Dużo oryginalnych rzeczy, troszeczkę szkoda, powiedziałbym, bo można by było coś tam pokombinować. Jeszcze są też jakieś tam niemieckie budynki tutaj wymagane do poparania z Madhuba, ale ogólnie dużo jest oryginalnych. Jadę sobie ten dalej, to możemy otworzyć w ogóle. Bo mając dostęp do tego obiektu, to tak, a teraz póki co to chyba nie bardzo. No dobra, więc jadę sobie dalej. Tą dróżką dojeżdżamy sobie do takich tu fajnych właśnie terenów z tymi klifami. Mi się to w ogóle mega podoba, bo sam nawet jak byłem na Wakajkach, to właśnie widziałem tego typu łąki i to jest po prostu miazga, nie? Naprawdę ludzie na takich terenach robią i to jest no świetne, zobaczcie, jaki tu jest przesmyk fajny, nie? No jakby ktoś tutaj był fanem niemieckich map, to na pewno tu się odnajdzie, jestem w 100% przekonany. Zakończenie zrobione bardzo dobrze. Fajnie mi się one podobają. Co tu jeszcze mamy? Te łoneczki tutaj, nie? Wzdłuż tych sosen, świerków, no świetna sprawa, nie? Tu w ogóle chyba coś... O! Też ciekawy pomysł na zrobienie tamy, takie jakby. To jest jakieś znajdźka? Czy... Nie wiem, to w ogóle znajdzie chyba. Nie założyłem żadnej. Tu jeszcze woda sobie ten gdzieś leci. Takim korytem wyrobionym, a tu jest, aha, po prostu się łączy stąd. Dobra, czyli jakby tak się po prostu obieg nadaje ten jakby tej wodzie, nie? Przejdźmy sobie dalej do kolejnej części mapy. Może teraz tutaj, w sumie to zobaczymy. Tu w ogóle też są, no, oryginalne te płotki, ale nawet pasują, nie? Mamy też jakieś te płyty takie wyłożone. Fajna w ogóle droga z tych płyt, chciałem pochwalić. Naprawdę nieźle to wygląda. No i tu mamy kolejne jakieś pastwiska, kolejne obory, a może kurniki? Nie jestem przekonany do końca, ale chcę, jakbym to mógł kupić na przykład. Najpierw trzeba dodać sobie pieniążku, żeby takie rzeczy kupić. Okej, okay, i kupmy. I co to będą? Kurczaki, tak, także są te kurniki, no to widać po tym stylu, nie, że są takie długie. A one są w ogóle z wnętrzem czy bez? A, to w ogóle ciekawe, zobaczcie. Że mamy kurnik, ale bez wnętrza jakby, nie? Ale mogę tu na przykład wejść sobie? Nie mogę. Czyli takie na zasadzie po prostu jest produkcja, ale nie ma środka. Ej, to jest ciekawe, to jest fajny pomysł na to, nie? Przecież nie musisz do kurnika wchodzić, no po co chodzić do kurnika, nie? Kurnik masz zamknięty, tylko paszę dostarczasz. Całkiem fajne. No i tu kolejne te takie długie, duże pola.
się rozpościerają po całej mapie. Mamy tu chyba też jakąś dróżkę. Myślałem, że to jest asfalt, ale nie, nie, nie jest asfalt. Ja wiecie co, bardzo bym chciał zobaczyć jedną rzecz. O, tu mamy też coś tam do kupienia sobie, jakąś coś na gnojowice, znaczy jakiś zbiorek na gnojowice. Ja bym sobie bardzo jeszcze, wiecie gdzie chciał pójść? Chciałbym sobie pójść do tego miejsca tutaj. Jesteśmy aktualnie gdzie? Moja postać tutaj jest widoczna? A, tu jesteśmy dopiero. O matko, to jeszcze kawałeczek. No właśnie, to jest to, że to jest mapa 4X, nie? Na kawałeczek to trzeba po tej mapie polatać. Ale naprawdę klimat jest fajny, nie? Kurczę. Tu jest chyba też wioska, na której będzie za chwilkę zakończenie mapy. Z tego co dobrze pamiętam. No i to jest te linie sobie lecą takie tego napięcia. Chyba to jest jakieś nawet niskiego. Proszę, wiem. No takie ciekawe, no jest jeden ten kabel puszczony, sam przewód. No i proszę, tu sobie dojeżdżamy i zakończenie mapki mamy takie. Nawet zakończenie jest postarane, nie? Zobaczcie. Fajnie. Ja dostałem takie klimaty, spoko to jest. Trochę jak mówię, brakuje mi tych firanek w oknach, albo jakiś zasłon czy rolet. Bo tak dźwięk trochę tak na pusto wygląda, ale okej. Fajnie, że jakieś tam jest iluzja tego wnętrza. I tu sobie teraz tędy pojedziemy, o kurczę, tu trochę jest mocno, nie? Aha, zakończenie mapki. Dobra, czyli tu nie pojedziemy sobie. Ja chcę bardzo dotrzeć do tego miejsca, gdzie jest ta kopalnia tam, nie? Wiecie, tam mogłoby być ciekawie. Ale tereny to już są naprawdę konkretne, nie? Zobaczcie, że tutaj... No tutaj jest... No jest czuć takie coś, co... Wiecie, ja od razu właściwie mogę wyczuć, że mapa nie jest jakby... Znaczy jest reala, a nie jest wymyślana, nie? I tak właśnie jest tutaj. Zobaczcie, że to... Wymyśla taki klimat na taką dużą mapę, taką dużą skalę, no jest ciężko, nie? Jest ciężko, a tutaj bardzo dobrze sobie z tym poradzono, bo mapa oczywiście jest z reala, nie? Więc to super rzecz, fajna też tekstura tego jest, chyba w mapie dodana. Okej, tu mamy też kolejne takie coś. Wow, możemy sobie przejść, czyli to jest na modelu robione, rozumiem? No tak, to jest model. Ciekawie, bardzo fajna sprawa z tym. Spoko, no, mało osób takie rzeczy robi, się bawić chce, ale tu... Nice. Bardzo ładne też drogi ogólnie chciałem powiedzieć. Niemcy jednak te drogi jakoś tak robią z takim, wiecie, tak o, nie? Fajnie to wygląda tutaj, naprawdę. Czy ja dobrze w ogóle jadę sobie do obu stronę, czy się odbiłem? Chyba odbiłem, tam musimy odbić sobie. Chcę sobie pójść na tamtą wapniarnię do tych kamyków i tam zobaczyć, co tam się dokładnie dzieje. No ale dużo jest strasznie drzew, nie? Taki fajny czuć ten klimacik. I to chyba nie będzie tutaj w lesie prawdopodobnie, nie? Zaraz. Jeszcze dalej, matko, no mapa jest serii X, jednak wiecie, dużo dojazdów, ale... Ty, no bez jaj, przecież ta mapa jest genialna, nie? Będę się teraz rajać jakąś zagraniczną mapą jarą, nie? Cały czas, cały odcinek. Ale to po prostu... no to jest dobre, nie? Zobaczcie, to wszystko coś ma jakiś taki sens, znaczenie. Tu jest jakaś, wiecie, górka wyrobiona, takie coś, no... Tu mamy też jakiś asfalcik, sobie dojeżdżamy. I tu mamy to wszystko, okej, w ten sposób jest to zrobione. Czyli tu mamy takie jakby taśmociągi, tu coś się sypie, tu pewnie się wjeżdża z kruszarką, tak? Obstawiam. Znaczy nie, tu się nie wjeżdża tędy. Znaczy, przepraszam. Jechać można, ale raczej tędy się wsypuje, nie? Coś tutaj jest taka. Oryginalne to jest chyba, z tego co widzę. Dużo takich... Tu się napełnia raczej wapno, stąd, a tu się sprzedaje kamienie. No, to sito mamy, nie? Do kamieni jest zboże, no ale wiadomo o co chodzi. Więc, okej. Fajnie, chciałem zobaczyć sobie, właśnie byłem ciekaw jak to wygląda. I droga przez las? Całkiem niezła, nie? Okej, i tu już spoczka, właśnie mam zakończenie mapki. Normalnie by nie było sensu tam jechać, ale że tutaj autorzy zrozumieli sobie wjazd na to pole, tylko tutaj, znaczy jest asfalt tędy, więc od razu odjeżdżamy w drugą stronę, nie? Fajnie, że nie, mapa jest taka zamknięta, tak jakby pętli, nie jest nic robione tak, że okej, tutaj to w takim razie nie będzie tak, tylko inaczej, nie? Bo jak mam pazrala, to mam pazrala, ale jednak ktoś tutaj, widzicie, starają się jakoś łączyć to. Więc bardzo dobrze tutaj to wyszło. Kolejny, że połacie terenów. I tu kolejne rzeczy znajdujemy. Jakieś produkcje. Jakieś kolejne produkcje. Tu jakieś kolejne budneczki. A to taki bardziej ciekawy obiekt. Taki. Tak, jakieś restauracje to jest. Tak. O, no spoko. Tam już końcówka. W ogóle zobaczcie, końcówka mapy, nie? Jak blisko jesteśmy końca mapy, jak to dobrze wygląda. Naprawdę fajnie. No i tak sobie to okręcone dojedziemy. Gdzieś może tutaj. Okej, kolejny las.
Ja was przepraszam serdecznie, ale dzisiaj jest jakiś taki fest wymęczony. Nagrywam to chyba już 6 sprawdzenie map jednego dnia, bo mówię, trzeba zapas odcinku porobić, a jest dużo map fajnych do pokazania. Zaraz coś tego, że teraz te sprawdzenie map jest takie dosyć prostsze, bo nie muszę się bawić nad oceną tego i tamtego, szukania aspektu, tylko po prostu pokazują wizualkę. No to mi się łatwiej to nagrywa na pewno i szybciej i więcej tego mogę pokazać naraz. Dlatego tu jest, okej, kolejny jakiś zjazd tędy, aha, takie coś tu mamy. Fajnie, dobrze to jest skombinowane tą mapą. Ale te drogi są niesamowite. Nie mówicie mi, że Polacy robią lepsze drogi niż Niemcy, nie? Tu naprawdę ten klimat tych dróg, no jest kozak, nie? I widać, że to mapa robiona przez jakichś fachowców, a nie, wiecie, jakichś wypierdków, co dopiero się nauczyli Jansa, nie? Tylko to naprawdę ludzie to ogarniał dobrze ten temat. No, że to widać po mapie nawet samej sobie, nie? Czy coś jeszcze jest, czego wam nie pokazałem, a warto byłoby zobaczyć? Może zobaczymy jakieś skupy też, nie? Może pochodzimy po skupach. Tu żeśmy byli w tym miejscu. Tu żeśmy byli? Na handlarz zwierząt? A, to jest końcówka, na której byliśmy, tylko nie pokazałem tego. No właśnie. Więc macie ten handlarz zwierząt jakby co? W tym miejscu. On sobie tak tutaj wygląda, to się chyba kupuje zwierzaki. Tak, możemy sobie wybrać jakieś tam miejsca. Boże. Przepraszam was serdecznie, jeżeli ktoś ziewnął, napiszcie hashtag ziewnąłem. Okej. No i tutaj mamy kolejną jakąś tutaj gnojwicę. Dobrze, wróćmy sobie jeszcze chyba do tej wioski. Wam coś jeszcze postaram się pokazać może. Jak coś fajnego znajdziemy. Tutaj był jakiś skup, nie? Trochę tak jakby taki skup lekutki. Czy to jest... Tak, widzicie, zobaczcie. To jest to na jedno, drugie i tu się nikt nie boi, że to jest jakieś druciarstwo czy coś, nie? Bo to jest kilka obiektów posklanych w jedno i jest okej, okay, nie? A w Polsce jest jakaś dziwna taka mentalność, że trzeba każdy model osobno dedykowanie, znaczy dedykowany model modelować, nie? No tutaj zobaczcie, spokojnie. Mam model, zrobię sobie z niego, z dwóch modeli zrobię sobie trzeci, kolejny, nie? Na przykład. I tu nie mam problemu. Ja to na przykład lubię takie coś, bo to jest fajna optymalizacja dla wagi mapy, dla ogólnie silnika też, nie? Bo nie trzeba kolejnych modeli zczytywać, tylko macie zawsze ten sam skopiowany. I w ogóle. Okej, okay, czy tutaj coś jeszcze znajdę? Tu ten klimat w ogóle, zobaczcie, nie? Nie no, jest fajny. Fajnie to jest. Dobra mapeczka, nie? Tu już byłem na pewno. To wróćmy jeszcze takie marzenie do wioski chyba. Wróćmy do wioski i w wiosce zobaczymy sobie coś jeszcze. No tu właśnie jestem mega ubolewany tym, że tego tu nie mam. Coś tu było na pewno ważnego, nie? Są jakieś ogródki działkowe. Trzeci raz. Nie wytrzymam. Fajny most, też w ogóle kozak na moście wygląda. Też nie jest taki runek, jest pod kątem. Więc na pewno fajna sprawa. Fajnie to wygląda, nie? I chyba, słuchajcie, no chyba tyle, nie będę więcej pokazywać. Raczej wszystko to, co mieliście zobaczyć, co zobaczyliście. Dajcie znać, co o tym mapie sądzicie w komentarzach, ewentualnie napiszcie. Napiszcie to w komentarzu pod ankietą, do której trzymacie linka. Więc ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki ze sprawdzeniem. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie.